Lutowanie twarde to jedna z metod łączenia instalacji w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych czy pomp ciepła. W dzisiejszym odcinku porównam dla Was roztłaczarki, czyli urządzenia do wykonywania połączeń kielichowych właśnie w tych instalacjach. Aby wykonać połączenie lutowane rur o tej samej średnicy, możemy użyć roztłaczarki, inaczej nazywanej również ekspanderem, która pozwala na rozszerzenie średnicy rury i po prostu włożenie rury w rurę. Dzięki temu rozwiązaniu eliminujemy użycie jakichś dodatkowych złączek czy muf, a proces lutowania wykonujemy jedynie w miejscu styku dwóch łączonych rur. Porównam dla Was różne urządzenia do wykonywania połączeń kielichowych. W tym celu przygotowałem tutaj kilka odcinków rur. Rozmiar 3/8 wcześniej zostały ogradowane. Zwrócimy uwagę na najważniejsze cechy urządzeń. Porównamy jakość wykonanych kielichów oraz czas procesu roztłaczania. Pierwszym urządzeniem w tym zestawieniu jest roztłaczarka ręczna marki Hogger. Roztłaczarka w kształcie szczypiec pozwala na rozszerzanie rur już od średnicy 6 mm. Zasada działania jest prosta. Wykonujemy roztłoczenie po prostu zaciskając uchwyty. Ponieważ czpień nie otwiera się równomiernie, musimy dosłownie objeżdżać rurkę dookoła, żeby to połączenie wyszło poprawnie. Teraz wykonamy właśnie sobie to roztłoczenie i sprawdzimy jakość wykonanego kielicha. Jak wspomniałem, urządzenie nie roztłacza równomiernie. Musimy objeżdżać rurkę dookoła. Przez to ten proces zajmuje długo czasu. Roztłoczenie zostało wykonane w czasie, jaki mogliście zobaczyć. Trwało to dość długo. Natomiast urządzenie swoim gabarytem pozwala zmieścić się w jakichś ciaśniejszych miejscach w urządzeniu. Jak możecie zobaczyć, roztłoczenie wyszło przyzwoicie. Kielich jest pasowny, rurka weszła z delikatnym oporem. Kolejna propozycja to spiny do roztłaczania. W ofercie występują również spiny do kielichowania przy połączeniach skręcanych, a materiał o nich możecie znaleźć na naszym kanale YouTube. Spiny wymagają zastosowania wkrętarki o wysokiej prędkości obrotowej. To jest minimum 1300-1400 obrotów na minutę. Podczas procesu roztłaczania wytwarzana jest duża ilość energii cieplnej, a jak wiemy, miedź jest dobrym przewodnikiem ciepła, więc pamiętajmy, aby zastosować rękawice, aby po prostu się nie poparzyć. Kluczowe znaczenie ma w miarę równe nakierowanie wkrętarki, aby ten kielich wyszedł stosunkowo prosto względem rury. W tym momencie zaprezentuję Wam wykonanie kielicha spinem. Ubieramy rękawice. Ponieważ rurka nagrzewa się, ja po prostu tutaj ściągnę z tej próbki otulinę. Jeżeli robimy połączenie w instalacji, warto też tej otuliny obciąć trochę więcej, żeby po prostu się nie stopiła na rurce. I spróbujemy tutaj wykonać kielicha. Jak widzieliście, musiałem użyć troszkę więcej siły, aby dobrze dopchnąć. Kielich wyszedł stosunkowo równo. Jego powierzchnia jest gładka. Sprawdzimy teraz, jak łączy się z rurką. I widzimy, że wchodzi łagodnie. Roztłoczenie tym spinem powoduje troszkę zwiększenie średnicy roztłoczonej rury. Natomiast po prostu zostaje tutaj kwestia zalania tego lutem. Kolejne narzędzie, jakie omówimy, to ekspander marki Black Diamond. Jest to profesjonalna roztłaczarka z wymiennymi głowicami. Zestaw zawiera głowice od rozmiaru 1/4 do 1/1/8. Co daje nam szerokie zastosowanie również w przemysłowych układach chłodniczych. Urządzenie jest lekkie, mechanizm pracuje płynnie, a montaż głowicy jest stosunkowo szybki. Wystarczy zakręcić ją do urządzenia. W tym momencie wykonamy roztłoczenie.
i testujemy połączenie. Rurka wchodzi stosunkowo ciasno. Ten efekt jest pożądany. Następna propozycja to roztłaczarka hydrauliczna marki Valio. Zestaw zawiera wymienne głowice od rozmiaru 3/8 do 1 1/8. Istnieje możliwość dokupienia głowic o rozmiarach metrycznych. Producent w swoich roztłaczarkach zastosował autorskie rozwiązanie, mianowicie zmienił skok gwintu, przez co głowice zakręca się naprawdę szybko. Zobaczcie. Jeden obrót założona. Taką cechą tego rozwiązania jest fakt, że głowice innych producentów nie są niestety kompatybilne z tym urządzeniem. Jednak wygoda użycia i szybkość działania wybacza wszystkie te błędy, co za chwilę zobaczycie. I wykonujemy roztłoczenie. Wystarczą krótkie ruchy. Ćpień wysuwa się. Na końcu poczujemy opór. Zwalniamy pokrętłem blokadę. Ćpień chowa się i mamy wykonane roztłoczenie. Korpus urządzenia jest znacznie mniejszy, jeżeli porównamy go do wcześniej prezentowanej roztłaczarki Black Diamond. Nie musimy tutaj wykonywać pełnego otwarcia ramienia. Wystarczą krótkie ruchy, jak mogliście zobaczyć. Ćpień wysuwa się hydraulicznie, więc też nie czujemy dużego oporu. Proces roztłaczania jest szybki. Zwolnienie blokady. Ćpień wraca. Z racji tego, że ten ekspander właśnie jest mniejszy, możemy go wykorzystać w ciaśniejszych miejscach w urządzeniu. Ostatnie w naszym zestawieniu urządzenie do roztłaczania rur to akumulatorowa roztłaczarka Valio model VHE29D. Model ten obok elektrycznej kielicharki i giętarki to urządzenie z serii Navtec, czyli profesjonalnej linii urządzeń do obsługi układów chłodniczych lub klimatyzacyjnych. Bardzo dużym atutem jest zastosowanie takiej samej baterii jak właśnie w kielicharce czy giętarce. Dzięki temu eliminujemy potrzebę noszenia kolejnej ładowarki w skrzynce narzędziowej. W tym modelu producent również zastosował autorskie rozwiązanie ze skokiem gwintu. Dzięki temu właśnie montaż głowicy jest szybki. Prezentowane urządzenie ze wszystkich ma największą wagę, ale wykonanie roztłoczenia jest bezwysiłkowe, co za chwilę zobaczycie. Montujemy głowicę i przystąpimy do wykonania roztłoczenia. Widzimy, jak się roztłacza. Urządzenie samo wraca. Proces zakończony. Testujemy. Połączenie jest pasowne. Lód zostanie rozprowadzony równomiernie. Pojedynek kielicharek dobiegł końca. Teraz porównamy sobie jakość wykonanych kielichów. W pierwszej kolejności była roztłaczarka Hogert. Połączenie wyszło stosunkowo dobrze. Powierzchnia kielicha jest gładka, ale jak mogliście zobaczyć, czas wykonania tego roztłoczenia był najdłuższy ze wszystkich dzisiaj użytych sprzętów. Kolejne roztłoczenie zostało wykonane z pinem do kielichowania i podobnie jak przy użyciu roztłaczarki szczypcowej Hogert, powierzchnia jest gładka, natomiast to co wspomniałem, istotne jest ułożenie krętarki w osi rury. Jeżeli nie zrobimy tego stosunkowo dobrze, kielich zostanie wykonany z przekoszeniem. O ile przy lotowaniu nie ma to dużego znaczenia, bo po prostu wprowadzimy rurkę do rurki, zalejemy ją lutem. Już przy kielichowaniu musi być to wykonane stosunkowo prosto. Kolejne narzędzie, jakie użyłem, to była roztłaczarka Black Diamond. Roztłoczenie jest stosunkowo proste, ponieważ głowica rozszerza się równomiernie, więc to roztłoczenie wyszło również równomierne. Następnie była roztłaczarka hydrauliczna Valio. Powierzchnia kielicha stosunkowo równa. Jedna z najszybszych roztłaczarek w tym rankingu. I ostatnia roztłaczarka akumulatorowa Valio. Powierzchnia kielicha stosunkowo dobra. Moim zdaniem najszybsza opcja do roztłaczania rur.
Wybierając urządzenie do roztłaczania rur, musimy wcześniej zorientować się, z jaką instalacją będziemy mieć do czynienia. Mam tu na myśli, czy będą w instalacji użyte rury calowe, czy też metryczne. Używając ekspandera o rozmiarze calowych głowic do rur metrycznych i na odwrót, może dojść do sytuacji, gdzie rura zostanie roztłoczona zbyt bardzo lub to poszerzenie będzie zbyt małe. Ma to kluczowe znaczenie podczas procesu lutowania. Połączenie powinno być ze sobą dobrze spasowane, aby zadziałały odpowiednie zjawiska, które omawiałem w materiale o lutowaniu. Kolejnym ważnym aspektem podczas procesu roztłaczania jest sprawdzenie jakości kielicha. Na rynku dostępne są rury różnych producentów o różnej grubości ściany i oczywiście o różnej jakości. Jeżeli zauważymy, że taki materiał jest zbyt bardzo naciągnięty po rozszerzeniu lub jest naciągnięty nierównomiernie, istnieje ryzyko, że ścianki będą osłabione i dojdzie do potencjalnej nieszczelności. W takiej sytuacji warto rozgrzać rurę na przykład palnikiem, aby nadać jej większej elastyczności. Dzięki temu materiał będzie bardziej plastyczny. Jeżeli nie chcecie pominąć kolejnych odcinków z naszej serii Q&A, zapraszam do subskrybowania naszego kanału.